Właściwie ten stand-up nie wymaga żadnych słów. Ale i tak powiem, bo mnie boli. Jest zimno i pada, a jest dopiero 1/3 sierpnia. Sierpnia! Wakacji! Ale nie to jest wcale najgorsze. Najgorsze jest to, że według niektórych tak ma być już do końca. W internecie pojawiły się informacje przerażające jak wiadomość o piranii wyłowionej z Warty. Lato się skończyło, nie ma, odeszło, teraz już tylko deszcz i chłód. I faktycznie trudno się nie zgodzić, gdy się wyjrzy za okno, ale to tylko część prawdy. Część, za którą odpowiadają Skandynawowie, a dokładniej front nad Skandynawii. To jest ten front rozciągający się... Ten tutaj, tak, taki, ten biały. Ale tak, bo to są chmury. Ale te białe chmury pójdą zaraz na wschód, a nad Polską, tu cytat, zacznie rozbudowywać się klin wyżu z nad Atlantyku. Cokolwiek to znaczy, w każdym razie ma być cieplej. W kolejnych dniach już będzie poprawa pogody, jeżeli wystąpią opady, to one będą na oku przelotne i powinniśmy zobaczyć więcej słońca. No dobra, szału wciąż nie będzie, 20 stopni max, ale i w takiej sytuacji trzeba sobie radzić, zwłaszcza gdy na wakacje do Polski przyjechało się z drugiego końca świata, albo jedzie się odpoczywać na drugi koniec Polski. Did you see the weather? Yes. So what are you going to do there? Camp. Uh-huh. In the rain. Uh-huh. My cousins are there. Okay. Yeah. Is it enough for having a nice time? Yeah, there's a house. Okay. We can just watch movies, okay. Play Macau or something. But are you upset with the weather? No. Oh. I'm from Seattle. It rains all the time. Really? Yeah, like it's like this every day. Jak wam się podoba pogoda? Na rowery świetna. Mogłaby być lepsza. Naprawdę? Chyba, rower panu, że przygody mamy dzisiaj. Rower chyba zareagował nieco alergicznie na pytanie o pogodę. Pogoda świetna, ponieważ nie jest gorąco. No nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć, że jest jak jest. Są tacy, co straszą, że w ogóle do końca wakacji już nie będzie. Nie, ja w to nie wierzę. Nie wierzymy, nie wierzymy. Nie, ja urodziłam się w sierpniu, wierzę w to, że jednak słońce będzie mi sprzyjało. Ja zamówiłem pogodę. Przynajmniej na moje urodziny. I okazuje się, że jest nadzieja. Z odsieczą ma przyjść wyż z południa Europy. Po 20 sierpnia robi się taka fala ciepła, wychodzi to na wykresach, na radarach meteorologicznych, że właśnie gdzieś takie ciepło przywędruje do nas z południa, nawet na więcej niż tydzień. Więc nie jeden parawan jeszcze zaświeci swoim blaskiem nad Bałtykiem, a tymczasem, żeby nie psuł nastroju... Zwinąć. Po prostu. Po prostu zwinąć i zamienić go na coś innego, no trzeba być elastycznym. Znaczy, myślę, że bardzo wiele frustracji, takich stwierdzenia nieudanych wakacji pochodzą z tego, że zakładamy sobie jakiś plan. I plan nie wychodzi, no bo jest korek, bo słońce świeci, bo jest dużo ludzi na plaży, to różne rzeczy burzą ten plan, więc nie róbmy sobie planów i bądźmy elastyczni. Tyle, że ta elastyczność też potrafi zależeć od miejsca wywczasu. Jak było na wakacjach? Świetnie. Mimo, że padało? Tak. Nie przeszkadzało ci w ogóle? Nie. Wszystkie dni padało. A co robiłaś? Spałam w takim hotelu, później poszłam do muzeum, do łazienek królewskich. Jakbyś na plaży była w deszczu, to co byś robiła? Bym wróciła do domu. Jonasz Jasnorzewski, Onet.